Oczywiście, że pamiętam. Przecież to jest chyba trzeci zakup w naszej drużynie. Czegoś takiego się nie zapomina. Daliśmy tylko Dumbi myśliwego i można rozpocząć spotkanie. Fakt, że trochę zajęło mi, żeby być gospodarzem, ale po jakichś 15 minutach się udało. Ach, pierwsza liga, pierwsza liga. No niestety, trzeba stawiać czoła najgorszym. Aby osiągnąć sukces, każdy mecz będzie wymagał wielkiej pracy i serca. Już na początku spotkania była okazja rzutu wolnego królu Deziu, ale Edwin van der Sar uratował sytuację. Ale na nieszczęście mojego przeciwnika popełnił błąd. Ademilson zgrał to i Barbo, uderz to, bang! I wygrywamy 1-0 w pierwszych 5 minutach spotkania. Cóż za uderzenie naszego króla. On natomiast ruszył z kontrą. Lineker znajduje Leo Messiego. Odbiera mu piłkę, ale oczywiście musiało wylać. Bo po prostu ta gra nie byłaby sobą. I Leo Messi 1-1. Zaraz po stracie chcieliśmy odpowiedzieć. I Barbo zagrywa klepę z Ademilsonem, który zagrywa do Cristiano. Ale strasznie beznadziejny strzał. Ronaldo Vieira zagrywa do Dumbi na lewe skrzydło, który zagrywa do Cristiano. I wychodzimy na prowadzenie. Cóż za zagranie. Pierwszy kontakt z piłką. Seydou Doumbia. Ale Seydou Doumbia chciał troszeczkę więcej niż tylko jakąś marną asystę. Odsyła w pole tego placka finezyjnie, ale mało brakowało. Bardzo, ale to bardzo udany mecz do przerwy. Druga połowa niestety zaczęła się katastrofalnie. Hulk i wyrównuje stan spotkania na 2-2. Było to ciężkie spotkanie, więc trzeba było wymyślić, jak tu go ukończyć, z której strony zaatakować. A jak nie wiadomo co zrobić, to trzeba zagrać to i Barbo. Manu zagrywa idealną piłkę na dobieg. Zobaczyłem tam koła na kolach, który uderza w bramkarza, ale i Barbo był w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. I nie słyszę cię, koleżko. Ale i tym razem Messi się pojawił. Stanąłem dokładnie w tym miejscu, w którym strzelił. Batland w 17 złamałby to w zęby. Ale teraz, no szanujmy się, jak coś takiego może wpaść? 3-3, 10 minut do końca. Jego obrońca popełnia błąd. Manu, ale ruszył z tą piłką. Jak on biegnie, ten chłopak. Jaki on jest szybki. Widzę go, widzę go. Wiecie co zrobi? I Barbo. 4-3. Dziękuję za grę. I żegnam was. Batman mnie zaczyna troszeczkę denerwować, ale dam mu czas. Zobaczymy. Może chłopak jakoś złapię. Oj, powiem wam, mam dobre przeżycie przed tym meczem. Naprawdę mam dobre przeżycie. Czujecie to? Bo powiem wam, to pachnie trochę jak... To pachnie jak... Jak dostanie w pizdę 5-3. Cofnijmy więc do początku i zobaczmy, jak straciłem 5 bramek. Zaczęło się tragicznie od wpuszczenia tego jebanego Pinokia! Ja już wiedziałem, że ten mecz będzie tragiczny. I tak się oto stało. Pierwszy kontakt Ibrahimowicza i Pinokio strzela na 1-0. Co ja mogłem zrobić w tamtej sytuacji? Dosłownie moment później Jamie Vardy lobuje mi Batlanda i okej, ta bramka jest okej, nie mam się do czego przyczepić. Wyrównaliśmy Ademilsonem, więc co? Teraz może być tylko lepiej, prawda? Nie bardzo, bo znowu Pinokio dostał piłkę. 4 obrońców przy nim, ale i tak ładuje w długi róg. Jak w ogóle Pinokio może się w tej sytuacji odwrócić i walnąć taką sznytę? I czemu ten ogórek na tej bramce tego nie broni? Przecież to pod nogą mu przeleciało praktycznie. Miał to jakieś 20 cm od siebie tą piłkę. Kolejna akcja. Są na skrzydle, dośrodkowuje. Oczywiście ją wybijam. I co? I tyłem do bramki daje idealną wrzutę na Rashforda, który skacze chyba na jakieś 4. piętro i ładuje mi na 4-1. Strzeliliśmy gola i Barbo na 4-2. Chciałem to jeszcze odrobić, ale wiecie co? Son upadł z głodu i dostał rzut wolny. Jakieś 30 metrów do bramki. Ostry kąt. Nie ma prawa nic się wydarzyć, tak? Willian podszedł do piłki i strzelił prosto w środek i jest 5-2. Ja tego nie rozumiem. Nawet jakby tam na bramce był Kante. On ma prawo, on musi tą piłkę złapać. Jak Batland, który ma 1,96 m, tej piłki nie łapie. Jedyny plus to taki, że nasza ikona trafiła debiutancką bramkę w naszych barwach, ale niestety nic no nie dała. I tak oto znaleźliśmy się w tym punkcie. 5-3, przegrywamy,
traćmy punkty. I powiem wam, potrzeba chyba jakiejś nowej bestii. Tak, kogoś takiego, kto będzie tam rozkurzał tych wszystkich obrońców z bara na jedną i drugą stronę. Czekam na propozycję.